A więc kończymy Maj Lana, w drugiej połowie czerwca, jak część z was zauważyła. Chyba, że jest coś, o czym nie wiecie. Bo część z was zauważyła i śmieje się, że fajny ten Maj, a druga część z was zauważyła, że trochę mi się przytyło. I nie połączyliście tego w całość, że jestem już tak gruby, że wytwarzam własną grawitację, zaginam czasoprzestrzeń przestrzeń i u mnie czas leci wolniej. I u mnie wciąż jest Maj. <śledzt> To może być suchar, ale dobrze, że otworzyli śłownie do no cholery. Interstellar, czyli Interstellar. To film Christophera Nolana z 2014 roku, w którym opowiada nam historię dziejącą się w niedalekiej przyszłości, kiedy ludzkość, stojąc na granicy zagłady, szuka nowego domu poza jej granicami w misji prowadzonej przez pilota Coopera, granego przez Matthew McConaughey'a, niby farmera, a ex-pilota NASA. No, i powiem to, co przy większości filmów, no, lana na starcie, czyli uwaga spoilery. No, to jest jeden z tych filmów, który jak chcecie, jeśli jeszcze go nie widzieliście, to koniecznie oglądajcie, nie wiedząc o nim nic, chociaż już minęło parę lat. Ale no, jeśli chcemy rzeczywiście o nim pogadać, no to musimy pogadać już o spoilerach, prawda? I powiem wam szczerze, że największym zaskoczeniem, jeśli chodzi o Interstellar, i pierwszy raz, gdy go oglądałem, gdy wyszedł w kinach, i teraz, to są Recenzje i średnie od krytyków. Bo to jest film dzielący publiczność, to znaczy część osób mówi, że arcydzieło, część, że gniot. Średnia jest, jak to średnia, gdzieś pomiędzy. W Polsce jest zresztą niższa niż za granicą, co ciekawe. No, na mniejszej próbce statystycznej, ale mimo wszystko, no... No, no jest to kiepska średnia, prawda, od krytyków tam poniżej sześciu. I ja chcę powiedzieć, że totalnie nie rozumiem. To jest jeden z tych przypadków, kiedy mam podobne odczucia, jak oglądałem film pierwszy raz i teraz, gdzie mi się nie zmieniło. Dla mnie ten film jest spektakularnie dobry. Dosłownie najlepszy w swojej dziedzinie od czasów Odysei Kosmicznej. I jakby nie jest perfekcyjny, nie jest ideałem. Jakby <grym> mogę się sam przyczepić do wielu rzeczy i widzę problemy i tak dalej, o których zresztą zaraz powiemy. Ale generalnie rzecz biorąc, dla mnie Interstellar to jest naprawdę coś wielkiego, epickiego, spektakularnego. Po prostu to jest fantastyczny film, no kapitalne kino. No bo po pierwsze uwielbiam w nim samo podejście, w 90% ultranaukowe. Takie, przy którym możemy sobie później posłuchać Nila Degrasa Tysona gadającego o nauce i niesamowiteści naszego wszechświata. I ja uwielbiam, że Nolan podchodzi do tego filmu z takim szacunkiem do przedrostka science w science fiction, czyli że jest to film fantastyczno-naukowy, ale jednak z... No i właśnie, tu jest haczyk, że, no zaraz, już, już widzę komentarze tych, którym ten film się nie podobał, mówiący, że jednak to wszystko jest bajka. Tak, to jest science fiction, no Nolan, człowiek od incepcji i ty podobnych filmów, wiadomo, że nie robi tutaj dokumentu. Ale podwaliny pod scenariusz, pod y, wszystkie rzeczy, które się dzieją w tym filmie związane z fizyką, y, fizyką kwantową i tak dalej, podwaliny i te fundamenty są naukowe. Wiadomo, że my tak naprawdę nie wiemy, co by było tam z czarną dziurą i na pewno nie to, co w tym filmie, tak, <laughs> ale chodzi mi o jakieś takie podstawy, które są po prostu fundamentem pod Fantastyczno-naukową treść tego filmu. I oczywiście, Nolan w pewnym momencie robi krok w stronę kompletnej bajki i wsadza w usta Anne Hathaway, jakiś tekst, że miłość, jakby, nie wiem, no, jest ponad czasu przestrzenią, i tak dalej. Ja bym osobiście to też chętnie wyciął z filmu, ponieważ. Nie niepotrzebowa, wolałem się skupiać właśnie na tym, że tu grawitacja będzie działała tak i tak, a nie na tym, że ona coś gada o miłości, która będzie ponad czasoprzestrzenią, ale, <grym> ale mimo wszystko 90% filmu Lubię. I rozumiem, że Nolan musi dołożyć sobie fiction tam, gdzie po prostu musi ono być, żeby był w ogóle film. Ale gdzie może, to naprawdę trzyma się drogi naukowej. Zresztą pomaga mu w tym Keith Thorne, który jest mm, producentem filmu i tak naprawdę konsultantem do właśnie spraw związanych z nauką, ponieważ sam jest fizykiem i w ogóle sam pomysł na Interstellar wziął się stąd, że dał on jakieś równania fizyczne czy matematyczne dotyczące czarnej dziury ekipie ludzi od efektów specjalnych, żeby stworzyć jakieś wizualne odwzorowanie tego, jakby to wyglądało według komputera, jak to wszystko przemieli. No i Nolan to wykorzystuje i Nolan to wszystko zamienia w film z fabułą. Wiadomo, ludzkość trzeba uratować i McConaughey leci w kosmos. Ale ja się osobiście jaram to, jak on obrazuje w fenomencie czasoprzestrzeń. To zabawa dilatacją czasu, czyli że są w miejscu, gdzie jest wielka grawitacja od właśnie czarnej dziury, więc dla nich czas płynie wolniej, Pfff, ja po prostu uwielbiam te. To są momenty, które ja, niezwiązany kompletnie z nauką, potem wchodzę na YouTube'a i słucham godziny i godziny fizyków gadających o takich rzeczach, tłumaczących głupkom, takim jak ja, na czym to wszystko polega. I to jest fascynujące. Ja uwielbiam, że film w ogóle, jakby za filmem stoi taka pasja. Jeśli tak, oczywiście historia idzie w jakichś dziwnych kierunkach, i to jest film. Ale mówię, no jest, jest jakiś taki fundament, taki kamień węgielny tej historii, który, za którym stoi po prostu prawdziwy fizyk, który gada o rzeczywistości takiej, jaką teraz ją poznajemy i widzimy, znaczy, taką jaką jest po prostu. I jest tak dużo fascynujących rzeczy, typu ta wielka fala na tej jednej z planet, która ludziom się może wydawać, że to ona płynie jakby <laughs> to tak, tak samo jak zresztą na Ziemi. Wydaje się nam, że ta ale płyną do nas tak naprawdę, to fala jest powodowana przez przyciąganie u nas księżyca tamtej czarnej dziury, dlatego jest taka wielka w tym filmie. I to planeta razem z nami się obraca w stronę fali jakby, tak? Nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłem, ale hej, nie od tego jestem. I to wszystko mnie rajcuje. Dużo mniej jak Anne Hathaway gada o tym, że miłość uratuje wszechświat. Ale z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że podoba mi się to, że Nolan łączy ten taki naukowy żargon i te wszystkie właśnie rzeczy, które jarają naukowców. Epickość kosmosu. I wielkość misji pod tytułem, no ratujmy ludzkość, z prostym, intymnym, emocjonalnym wątkiem, jakim jest związek i miłość ojca w stosunku do córki. Powiem wam, że gdy pierwszy raz zobaczyłem gdzie, tą scenę, gdy Cooper właśnie wraca z tej planety, gdzie dla nich minęły tam, nie wiem, 3 godziny na Ziemi 20 ileś lat i nadrabia te nagrania z Ziemi przychodzące, gdzie widzi starzejące się dzieci i jakby, no, dopiero co zostawiał paroletnią córkę na Ziemi, a teraz jest praktycznie w jego wieku. Pff, to jest po prostu... Za pierwszym razem, jak to oglądałem, i teraz, jak to oglądałem, ta scena kompletnie wbiła mnie w fotę. I dla mnie to jest jeden z najbardziej epickich momentów w historii kina science fiction, ponieważ z jednej strony umiejscawia człowieka jako mrówkę w kosmosie, ukazując to, jak jesteśmy malutcy, jak ogromne siły działają naokoło nas, które nauka Potrafi opisać, ale uderza w nas też emocjonalnie, ponieważ McConachy jest po prostu rewelacyjny. To jest naprawdę bardzo dobry aktor, to jest kapitalna rola przez cały film i po prostu niesamowicie oddaje ten ciężar emocjonalny. Nie potrafię sobie wyobrazić w ogóle takiej sytuacji, no dlatego właśnie oglądam ten film. I za każdym razem mam po prostu szczękę na podłodze, jestem przygnieciony tą sceną, wzruszony, jakby. Uwielbiam to. Połączenie właśnie takiego naukowego czegoś rzeczywistego z takim wątkiem emocjonalnym, typowo filmowym. I to jest coś, czego na przykład Kubrick w Odysei Kosmicznej nie zrobił. Tam w ogóle nie ma praktycznie wątków takich stricte ludzkich, takich, wiecie, jakaś tam no czegoś tego typu, nie jest konkretnie rzecz biorąc minusem, tylko mówię, że tym się właśnie Nolan no, odróżnia, no bo widać, że się bardzo wzoruje na Odysei, jest to jakiś, w zasadzie Interstellar jest jakimś takim praprawnukiem Odysei kosmicznej, zresztą pewnie jak wszystkie filmy tego typu. I zresztą kolejną sceną tego typu bardzo emocjonalną, którą ja uwielbiam, jest moment kultowy w tej chwili już, yy, odjazdu Coopera. Super ujęcie w samochodzie, McConaughey znowu, no robi robotę po prostu. I dlatego ta scena jest dla mnie ponadczasowa i taka wręcz uniwersalna, ponieważ może symbolizować wiele rzeczy poza scenariuszem science fiction. To znaczy, możemy ją utożsamić na przykład z żołnierzem wyjeżdżającym na wojnę. No, to takie najprostsze skojarzenie, ale możemy sobie tę scenę jakiegoś rozstania i emocji z tym związanych po przyrównać do każdej sytuacji, jaką chcecie. Poza scenariuszem science fiction lecimy w kosmos. I to jest fajne, lubię takie uniwersalne momenty świetnie zobrazowane w filmie, który mogłoby się wydawać, że skupi się tylko na czymś konkretnym, no kosmos, bajka, lecimy gdzieś. No dobra chcę przejść do tego jak ten film bajecznie wygląda, ale zacznę od przyczepienia się do tego samego co widzieliśmy w Dark Knight Rises. Mega irytujące przejścia między IMAXem na cały ekran, a taśmą, y, tą zwykłą 35 mm y, z 2,40 do 1, gdzie mamy y, czarne paski góra-dół. I ktoś z Was słusznie zauważył, dopiero co wrzucałem recenzję Five Bloods z y, Pyka Lee, pomijając co sądzę o tamtym filmie... Pochwaliłem Spike'a Lee za to, że zastosował takie techniczne zagranie w opowiadaniu historii, że film jest pokazany w trzech różnych formatach. I Widziałem, ktoś tam się zaśmiał w komentarzach, że to tutaj yy, ganisz Dark Knighta, yy, znaczy Dark Knight Rises, a chwalisz tego. No oczywiście komentarz był pół żartem, pół serio, ale... bo wiadomo, że diabeł tkwi w szczegółach, czyli co stoi za używaniem różnych formatów. I właśnie tutaj muszę pochwalić Spike'a Lee, że dla niego był... znaczy on używał innego formatu wtedy, kiedy miało to sens w historii. Na przykład bohaterowie sobie przypominali flashbacki z Wietnamu sprzed 50 lat i on one wyglądały inaczej, w innym formacie, niż to, co się dzieje w rzeczywistości. I to byłoby super, gdyby na przykład Nolan, powiedzmy, sceny na Ziemi kręcił z paskami, a i to by pokazywało przygniatający koniec świata, taką nadchodzącą, nieuniknioną zagładę, że ludzie są zgnieceni na tej Ziemi, gdzie tam jakieś, na zasadzie, jedzenie umiera i burze piaskowe są i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w kosmosie mógł zrobić już IMAX, żeby to wyglądało nie tylko po prostu samo w sobie epicko, ale pokazywało, że ten kosmos jest taką otwartą przestrzenią dla człowieka i no, prawda? A takie proste zagraja. Natomiast no, Nolan się tym bawi zupełnie randomowo. No wiadomo, chce te bardziej epickie sceny pokazywać w IMAXie, no ale to jak się teraz ogląda, no, to są takie momenty jak ten. No to jest po prostu irytujące. No ale znowu to jest jakieś tam czepianie się w szczegółów fajnie jakby cały film był w tym imacie, w tym jakby cały film był w takim po prostu wielkim formacie na cały ekran, ponieważ to wygląda epicko i tutaj musimy sobie powiedzieć o zdjęciowcu tego filmu, bo jest nim Hoyte van Hoytema, urodzony w Szwajcarii Szwedo Holender który skończył naszą łódzką szkołę filmową, także kolejny talent od nas, naszej łódzkiej szkółki filmowej robi fantastyczną robotę, wraz ze sztabem grafików komputerowych, no bo wiadomo to się jakoś tam łączy, no ale cały film wygląda po prostu rewelacyjnie i oczywiście naszą uwagę przykuwają takie kluczowe sceny w kosmosie, ukazanie poszczególnych Planet, jak tej Daimona, czy absolutnie zapierające dech w piersiach sekwencje przejścia przez tunel czasoprzestrzenny, czy dokowanie niedaleko czarnej dziury, czy wszystkie momenty, gdy kamera jest zamontowana na statku kosmicznym, co daje wrażenie takiego ultrarealizmu, jakby to były po prostu sceny z NASA. I wszystko podkreśla Hans Zimmer, rewelacyjnym, jak zawsze, soundtrackiem, który. No... łączy taką pewną nieuchronność zagłady Wszechświata z epickością kosmosu, z powagą tej misji, z ryzykiem tej misji, z jakimś takim właśnie czymś naukowym, jakby w sensie, no naprawdę, no soundtrack jest po prostu super, no. No i dodajmy, że sam dźwięk jest super, to znaczy wszystkie odgłosy futurystycznych statków kosmicznych, znaczy podobnych do naszych, czy tych robotów, czy... Wszystko brzmi perfekcyjnie, poza tym na przykład jest tak dopracowane, że jak mamy ujęcia z kosmosu, to nie mamy dźwięku. Tak. bo w kosmosie jest próżnia, nie ma, tam nie ma dźwięku, więc fajnie, nie? Fajnie, że wreszcie jakiś film to pokazuje, prawda? A ja a propos dźwięku, uwielbiam ten moment, gdy Cooper daje na słuchawkach temu drugiemu naukowcowi nagraną burzę. I podoba mi się sam poziom takiej rozkminy, że komuś gdzieś latającemu w kosmosie może brakować... Jakichś zwykłych dźwięków, tylko że ja słyszę ulicę za blokiem i narzekam, bo nagrywam, a, a tam policja jeździ i mi mrga, znaczy miga sygnały, tak? No i oczywiście jeszcze to potęguje taką alienację w kosmosie e, nas, widzów, wraz z bohaterami, ponieważ czujemy, że no, dla nich minęło tyle czasu, że jemu brakuje czegoś takiego. Więc to jest spoko zagrywka, no bo wiadomo, my w filmie widzimy, że oni tam się obudzili rok później, już od roku lecą, dla nas minęło 5 minut czasu, tak? Więc. Wiadomo, ja trzeba to jakoś wzmocnić, pokazać, że już tak dużo czasu dla nich minęło, więc to jest bardzo fajna zagrywka. A i ciekawostka, zastanawiałem się, w czym jeszcze ten aktor grał jak sprawdzałem na film i okazuje się, że nieźle awansował. Bo w Dark Knight Rises miał dumną rolę chudego więźnia. Z mniejszych elementów uwielbiam roboty. Tars z tymi wszystkimi ustawieniami typu poziom humoru. Everybody good, of slaves for my robot colony. No to są momenty wyjęte, prawie jak ze Star Wars, gdzie roboty są źródłem takiego wewnętrznie świadomego humoru, rozluźniają sytuację, będąc jednocześnie zaawansowanym skutkiem robotyki, który działa i pełni różne funkcje. I uwielbiam to, jak one wyglądają, zresztą przypominają specjalnie Monolity z y, Odyssei Kosmicznej, więc jest jakieś takie... Oczko dla widzów i jakby dla właśnie kina, ale strasznie mi się podobały wszystkie interakcje ludzi, Coopera z Starsem, czy, te, czy to jak się poruszał po tych planetach ten robot jeden z drugim. Jakby no super, po prostu super, naprawdę. To są takie momenty w stylu, że mógłbym oglądać po prostu cały film, jak oni lecą tym statkiem i coś tam, jakieś interakcje są z Starsem, czy coś w tym stylu. No. Mnie to jara. Muszę powiedzieć, że uwielbiam casting, bo mała Jessica Chastain, czyli Mackenzie Foy, jest dobra na rewelacyjnie. I nie tylko, że wygląda jak właśnie Jessica Chastain, ale też dobrze gra. I to ciekawe, kompletnie nie pamiętałem, że młodszą wersję syna McConaughey'a grał tutaj Timothy May, więc no proszę, film ja czymś zaskoczył. Pewnie jak pierwszą zaglądałem Interstellar, no to nie wiedziałem, kto to jest Timothy May, więc no nie zapisał mi się w głowie. No i z bardziej kontrowersyjnych momentów, no bo musimy trochę ponarzekać albo coś przynajmniej omówić, końcówka. Kiedy nasz McConaughey się poświęca i wpada. Do czarnej dziury, gdzie, no właśnie, tutaj wchodzimy w bajkę, i tutaj wchodzimy w taką bajkę, ale inspirowaną nauką. Jest to jakieś tam wyobrażenie nasze, znaczy ludzi tworzących ten film, jakby wyglądał, no tutaj steserakt, czyli miejsce, w którym my, trójwymiarowe istoty, mamy dostęp do czterowymiarowej przestrzeni, czyli mamy dostęp też do czasu, że możemy sobie wybrać jakiś moment i to jest dla mnie niewyobrażalne. To jest coś, co zawsze, jak słucham właśnie tych fizyków na YouTubie i oni gadają o tego typu rzeczach, to w ogóle, w zasadzie, no, no nie, nie, potrafię sobie w ogóle tego wyobrazić, no bo jesteśmy istotami trójwymiarowymi, więc nie da sobie, nie da się czegoś takiego sobie wyobrazić, jak ona funkcjonować w czterech wymiarach, albo pięciu, czy w sześciu i tak dalej, nie? Totalny mindfuck. I Nolan podejmuje się próby zobrazowania tego w jakiś tam sposób i dla mnie to wygląda super. Czy to ma jakikolwiek sens w naszej rzeczywistości, że on wpadł do czarnej dziury i przeżył i tak? Nie, no oczywiście, że nie. Chociaż z drugiej strony, <noise> skąd mamy wiedzieć, prawda? Może. No właśnie, nie wiecie, no to jest takie, no to... No wiadomo, że to jest bajka, ale ja osobiście uwielbiam to, jak to jest zobrazowane i dla mnie to było fascynujące od pierwszego razu, kiedy to zobaczyłem. I to, że ta historia się tutaj zapętla, też uważam, że było całkiem fajne. I jakby, no, tylko że może ja myślę w ten sposób, że cieszę się, że Nolan pobawił się w jakieś takie science fiction. Ale nie w sposób, który dałby nam koniec filmu typu, zielone ówolutki wyszły i powiedziały, Cooper, my cię tu sprowadziliśmy, bla, bla, bla. I oczywiście ta końcówka jest bardzo naciąganym elementem filmu i to, że wszystko się w tym filmie tak zazębia ładnie na sam koniec, troszkę odbiera takiej siły, tym, tej przypadkowości, wielkości, epickości kosmosu, który wcześniej był, Czu człowiek się wydawał taki malutki, a teraz nagle wszystko się ładnie dopięło dla ludzkości. I jest jakaś taka naiwność tej końcówki, tego scenariusza, no nie? Ale z drugiej strony ja to akceptuję, ponieważ po prostu no, Nolan robi tego typu film, to jest jednak blockbuster, który no wiadomo mógł się skończyć tak, że widzimy jak Cooper gdzieś tam jest rozerwany na strzępy w czarnej dziurze, Anahata się rozbija na swojej planecie, a ludzkość umiera i bye bye. No ale czy chcielibyśmy taki film oglądać? Czy to miało sens? Tutaj to wszystko się jakoś dopięło w tych wszystkich ideach połączenia nauki z bajką, albo przynajmniej naszym wyobrażeniem jakiegoś futurystycznej nauki, czy zastosowania w praktyce czegoś, czego my teraz nie rozumiemy. Oczywiście tutaj można się czepiać wielu rzeczy i ja je widzę. Ja przeczytałem przed tą, e, znaczy po obejrzeniu teraz filmu i przed robieniem tej recenzji, wiele cudzych recenzji zagranicznych i też naszych takich typu 5 na 10, 3 na 10 i ludzie bardzo się czepiali właśnie tego połączenia nauki i tego, że tutaj wyszło dużo bajki i tak jak widzę różne rzeczy typu to, że film całkowicie zapomina razem z Cooperem o jego synie, co oczywiście zawoocowało lawiną, memów, że Cooper kochał córkę, a syna to już tak nie za bardzo. No jest to trochę taki, wręcz powiedziałbym, dziwny wątek. Oczywiście samo przekazanie skomplikowanych danych, z, jeśli chodzi o fizykę kwantową, grawitację, matematykę i tak dalej, morsem poprzez zegarek, no to to jest taki klasyczny Nolan, gdzie Jak weźmiemy to dosłownie, no to wiadomo, nie ma to sensu. Aczkolwiek, jak kogoś ten film nie oczarował, to rozumiem, że takie sytuacje właśnie bardzo rzucają się w oczy. Są takie momenty w drugiej części filmu i w końcu gdzie Nolan robi przebitki z tego, co się dzieje w kosmosie i z tego, co się dzieje na Ziemi. I to w kosmosie to są jakieś fascynujące momenty, typu, Dr. Man, grany przez Mata Damona, kradnie im statek, okazuje się, że ich oszukał, jakaś walka na śmierć i życie, to jakieś mega istotne rzeczy, a przebijamy na Ziemi do tego, jak dzieciaki kupera się kłócą, bo ten syn nie chce się wyprowadzić z farmy, tam mu podpala pole, jakieś takie, wolałbym oglądać to w kosmosie, nie, jakby przebitki z jednego na drugie nie miały sens względem siebie, bo to się nie działo praktycznie rzecz biorąc równocześnie, albo nie wiemy, jak to się działo, znaczy, nie, nie, nie było, żadnego połączenia między akcją tu i tu, więc, tak, na dłuższą metę, no to no nam zastosował tradycyjne metody filmowe, pokazując, przebijając akcje z dwóch miejsc, kiedy to tak naprawdę nie miało sensu, albo przynajmniej nie było takiej potrzeby. I w ogóle ten wątek na Ziemi, to, to jakby ja cały czas myślałem, że chciałbym wrócić do kosmosu i tej wielkiej epickiej eksplo eksplo eksploracji <grych> i odkrywania jakichś nowych, właśnie zakątków świata, praw fizyki i tak dalej. No ale. Znowu, no, chciałbym zjeść ciastko i mieć ciastko, no, z drugiej strony, no, ta historia też, Nolan właśnie nie bawił się w odesę kosmiczną, tylko bawił się też w jakiś tam element ludzki, rodzinę i tak dalej, więc, no, jakoś to tam było potrzebne, aczkolwiek powiedziałbym, że obniża mi ocenę filmu. No i takimi dla mnie najbardziej oczywistymi momentami obniżającymi jakość filmu i takimi typowymi dla Nolana, które, ja mu wybaczam kompletnie, ale, i yy, są w pewnym sensie niezbędne w tym filmie, to są wszystkie... Sceny ekspozycji scenariusza, czyli gdy bohaterowie coś nam wyjaśniają, a trochę tego jest, jak to u Nolana w filmie takim podobnym. I wiadomo, że w rzeczywistości załoga by sobie nie tłumaczyła w trakcie lotu, na czym w zasadzie misja technicznie polega. To już było dawno umówione tam w Nasa na Ziemi i tak dalej. No ale umówmy się. Taka jest natura filmów Nolana. On robi jakieś skomplikowaną, skomplikowane fabuły z elementami, na przykład tutaj, właśnie naukowymi, które trzeba widowni wyjaśnić. I nie widzę żadno za bardzo metody innej niż po prostu. Do, że jakiś ktoś musi coś powiedzieć. Natomiast wiadomo, że to są takie momenty, gdzie mieliśmy jakąś wielką scenę akcji, a teraz trzeba troszeczkę pogadać o... przeczytać nam scenariusz. Więc wiadomo, że to nie działa na plus filmu, ale z drugiej strony jest poniekąd niezbędne. I nawet oglądając jedną z tych scen nasunęło mi się takie porównanie. Mianowicie chodzi o scenę, której... no pokażę wam zaraz króciutki fragment, ale ona cała tak wygląda w zasadzie. Gdy w nasza słuchamy wymiany zdań naukowców z Cooperem i na myśl przyszło mi High and Low, czyli niebo i piekło Akira Kurosawy, kapitalny film, w którym wchodzi on na wyżyny reżyserskie, także polecam sprawdzić, gdzie jego pierwsza tam chyba prawie godzina dzieje się w jednym pomieszczeniu, gdzie blokowanie, czyli rozmieszczenie ludzi w kadrze, to gdzie się znajdują i jak się w nim poruszają, jest częścią, i to bardzo istotną, opowiadania historii i absolutnym przejawem geniuszu, co zresztą spłodziło na YouTube mnóstwo analiz, możecie sobie znaleźć. Tutaj unolana, tak naprawdę jako, że ta scena nie wpisuje się w ten jego wielki, epicki, audiowizualny spektakl, czyli to na czym mu zależy, a jest zwykłą rozmową kilku osób przy biurku. One system One, system with three potential worlds? A long shot. Tak naprawdę moglibyśmy całkowicie skasować obraz i zabawić się w konferencję a'la praca zdalna. I jeden system pokazuje obowiązek. I jeden, to trochę długi krok, nie? Jeden system z trzema potencjalnymi światami? Długi shot. I nic byśmy na tym nie stracili, prawda? Przekazali nam swoje informacje, wiem, kto to mówił. Także, no, wiadomo, że tego sceny, tego typu sceny mogłyby być zrobione lepiej. I że widać, że nie, w ogóle nie na tym zależy Nolanowi. Widać, że Nolan ma gdzieś takie sceny. On lubi te wielkie, te epickie momenty, które wynikają z zawiłej fabuły. Interstellar jest po prostu jakby dzieckiem, tych idei Nolana, że tak powiem, filmowych. I ja wam powiem szczerze, że mnie boli, że Nolan ma tak niską średnią na tym filmie, jeśli chodzi o od krytyków. I że widziałem jakieś recenzje od krytyków właśnie typu 3 na 10. Ja kompletnie szanuję zdanie innych i wam też nakazuję wam szanować zdanie innych. Chciałem powiedzieć, że proszę was o to, nie, bo kurwa każę szanować zdanie innych. Ale no, jakby, zresztą mówię, no każdy z nas ma swoje zdanie I ja rozumiem, że ten film nie każdemu mógł podejść, ja rozumiem, że minusy tego filmu, które ja widzę jako coś, co całkowicie wybaczam, dla kogoś mogą, może, mogą być czymś absolutnie przygniatającym i odbierającym radość z tego filmu i sprawiającym, że jest taki, siaki i owaki. Ale tak sobie myślę, no chociażby ta strona audiowizualna, te epickie ujęcia tam z muzyką i konach i, i świetnie grający w tych scenach i jakieś takie no... Jakby nie rozumiem 3 na 10 po prostu, bo takich filmów nie wychodzi dużo. No w ostatnich latach mam jakiś tam Interstellar, Grawitacja, Adastra, First Man. I no pewnie średnio maksymalnie jeden rocznie warty uwagi, a taki większy film tego typu, taki wiecie, wysokobudżetowy, no to nawet rzadziej. I jak sobie myślę o jakichś takich porównaniach typu grawitacja, gdzie są sceny absolutne, po prostu durne, że George z perspektywy naukowej, że George Clooney się musi puścić linki i na zasadzie tak jakby, nie wiem, zwisał z przepaści, podczas gdy jest w kosmosie wystarczyło go podciągnąć małym paluszkiem, bo żadna siła na niego nie działa. Takie jakieś w ogóle, no... Absurdalne z perspektywy naukowej rzeczy, plus całkowicie jakiś tam dla mnie osobiście przeciętny wątek Sandry Bullock samej w kosmosie. Taki, taki mech. Dla mnie żadna konkurencja do Interstellara, który jest lepszy po prostu pod każdym względem, a jednak grawitacja chyba ma wyższe noty średnio, więc w ogóle, ja po prostu tego osobiście nie rozumiem, plus jeśli nie to, to co? Już takich filmów jest mało. Praktycznie ich nie ma i nie mają tyle jakości ze sobą idącej, takiego przemyślenia scenariusza, takiego przemyślenia efektów specjalnych, nauki, jakby no tutaj jest pasja na każdym kroku pokazana w tym filmie, ja nie, nie rozumiem, zawsze sobie myślę, no jeśli ktoś daje temu 3 na 10, to, to jaki film o podróży w kosmos ma 9 na 10 albo 10, jakby który, no, nie ma takich filmów po prostu, żaden. No nie wiem, może mi to wszystko rajcuje, bo ja po prostu lubię jakieś takie właśnie pseudonaukowe rzeczy i nie wiem, jak teraz, <laughs> nie wiem, czy oglądaliście teraz, jak SpaceX wysłał pierwszą prywatną załogę, znaczy w sensie z prywatnej instytucji statek w kosmos, żeby się połączył z ISS-em, czyli z Międzynarodową Stacją Kosmiczną. No, ja dokowanie tego, smokać, jak ten statek się nazywał, oglądałem, słuchając, no, znaczy miałem włączony podkład walc Straussa, żeby to było jak sej kosmicznej, także, no, może to tylko ja, ale ja po prostu takie rzeczy lubię. Natomiast Interstellar, no, ode mnie, to no, nie jest imperfekcyjny, ma swoje problemy, błędy, jakieś takie, takie, jakieś nolanowskie rzeczy, widać, widać, na czym mu zależy, na czym nie w swoim filmie, natomiast to, na czym mu zależało, to jest 90% filmu, to jak on wygląda, to jak, to, to jak, jaki ma fundament w nauce i to jak po prostu jest epicki od pierwszej dostat i sceny, dlatego lepiej dostanie 9 na 10, ja bardzo, bardzo go lubię. Nie wiem, może to tylko ja, ale no dla mnie Interstellar jest super. I chociaż no mówię, no, ja też rozumiem jakąś tam krytykę w stosunku do tego filmu, ale nie rozumiem jakiegoś takiego kompletnego hejtu, że to jest absolutne gówno. No, 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 nie no, jakby samo to jak ten film wygląda i brzmi, to jest dla mnie coś ponadprzeciętnego i nie rozumiem oceny poniżej pięciu na przykład, nie? W sensie w ogóle, nawet, nawet jeśli całkowicie fabuła tego filmu jest głównym to on zbyt ładnie wygląda, żeby o tym zapomnieć po prostu. I może wypadałoby dać jakiś yy, ranking filmów Nolana, pamiętajcie każdy z was będzie miał swój, no myślę, że mój się nikomu, u nikogo nie powtórzę, no ale piszcie swoje, bo jestem ciekaw, także jedziemy. Zaskakująco na ostatnim miejscu Prestige, który mi się podobał teraz dużo, dużo mniej niż kiedyś, potem Bezsenność, Mroczny rycerz powstaje: Batman początek, Dunkierka, Incepcja i w top 3: Interstellar, Memento i Mroczny rycerz. I te trzy główne filmy to naprawdę z takim serduszkiem ode mnie. No i oczywiście muszę powiedzieć, że nie oglądałem following tego pierwszego filmu e, Nolana, jeszcze zanim był znany. I Dunkierkę oglądałem tylko raz będąc w kinie w IMAXie, więc jakby no, wrzucam tutaj w tą listę na podstawie tamtych wrażeń i oceny. Pewnie przed Tenetem jeszcze zdążę obejrzeć, jak wyjdzie Tenet to może uaktualnię ten ranking, plus może obejrzę following, to zobaczymy. No w każdym razie ja teraz czekam na Tenet, pewnie wy też. Chyba będzie w lipcu, chociaż teraz już cholera wie co, kiedy będzie i czy w ogóle będzie. Oddajcie mi kino bo poza tą siłownią, no. <laughs> Czekam na wasze komentarze. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym. Ponarzekajmy o filmach.